Hej, mam dobrą radę. Szklanka założona na klamkę drzwi do pokoju uratuje Ci życie. Podróże do nowych miejsc to świetna przygoda, ale gdy nie znacie okolicy, możecie paść ofiarą ludzi tylko czekających, żeby Was wykorzystać. Niefajnie. Na szczęście jest kilka świetnych trików, które sprawią, że Wasze podróże staną się bezpieczne i pozbawione zmartwień. Jeden z nich to założenie szklanki na klamkę drzwi do hotelowego pokoju. Zainteresowani? Obejrzyjcie nasz filmik, żeby poznać szczegóły. Odliczanie zaczynamy od numeru 11. Załóżcie szklankę na klamkę. Samotne nocowanie w hotelu może być trochę przerażające. Co by było, gdyby jakimś cudem ktoś zakradł się do pokoju w czasie, gdy śpicie? Mimo że jest to dość mało prawdopodobne, mamy małą wskazówkę, która pomoże Wam spać spokojnie. Wsuńcie szklankę na klamkę drzwi do pokoju hotelowego po wewnętrznej stronie. Dzięki temu, jeśli ktoś naciśnie na klamkę, gdy będziecie spać, szklanka spadnie i ostrzeże Was, że drzwi się otworzyły. Mam nadzieję, że nigdy nie usłyszycie dźwięku tłuczonego szkła, ale przezorny zawsze ubezpieczony, prawda? Numer 10. Ściągnijcie mapy i tłumaczenia, żeby mieć do nich dostęp offline. Podróżowanie po kraju, gdzie ludzie mówią językiem, którego za dobrze się nie zna, może być trudne. Zanim wyruszycie na wakacje, ściągnijcie sobie tłumaczenie zwrotów z aplikacji językowej. Dzięki temu, jeśli nie będziecie mieli dostępu do internetu, nadal uda Wam się zadać pytanie w stylu: gdzie jest toaleta? Tak, to przydatny zwrot. To samo dotyczy map. Gdy się zgubicie, a nie macie dostępu do sieci, mapa offline uratuje Wam życie. Warto pomyśleć o tym z wyprzedzeniem, prawda? Numer 9. Używajcie fałszywego portfela. Ten trik jest doskonałym rozwiązaniem podczas podróży, ale można go też stosować na co dzień. Oprócz zwykłego portfela, używajcie też drugiego, fałszywego. Możecie do niego nawet włożyć sztuczne pieniądze lub plastikowe karty, żeby wyglądał autentycznie. Jeśli padniecie ofiarą kieszonkowca, albo co gorsza, zostaniecie napadnięci na ulicy, złodziej nie zabierze Wam prawdziwego portfela. Tylko nie pomylcie ich ze sobą, żebyście sami nie zostali z fałszywką. Nie będzie Wam wtedy do śmiechu. Numer 8. Prześlijcie sobie kopię ważnych dokumentów. W zamieszaniu podczas podróży łatwo zgubić ważne dokumenty, takie jak prawo jazdy lub paszport. Zdarza się to często, zwłaszcza gdy wyjmujecie je, żeby wylegitymować się przed urzędnikami. Jeśli macie obawy, że możecie zgubić cenne dokumenty, zeskanujcie je i prześlijcie sobie ich kopię mailem. Będziecie mieć wszystko pod ręką na wypadek, gdyby coś się Wam zgubiło. To proste rozwiązanie pomoże wydostać się z poważnych tarapatów. Numer 7. Wybierajcie pokój w hotelu na drugim, trzecim lub czwartym piętrze. Zdaniem Jonathana Bancrofta, specjalisty do spraw bezpieczeństwa, wybór pokoju między drugim a czwartym piętrem oznacza mniejsze ryzyko kradzieży. Złodzieje zazwyczaj celują w pierwsze piętro lub parter, bo łatwiej stamtąd uciec. Ponadto w większości hoteli potrzebny jest specjalny klucz, żeby się dostać na drugie piętro lub wyżej, co zapewnia dodatkowe bezpieczeństwo. Ten trik dobrze sprawdza się nie tylko przy ochronie przed złodziejami. Pokój między drugim a czwartym piętrem to mądre rozwiązanie również dlatego, że w razie zagrożenia można znacznie szybciej wydostać się z budynku, niż gdy mieszkacie na dziesiątym piętrze. Numer 6. Powieście tabliczkę "Nie przeszkadzać", nawet jeśli nie ma Was w pokoju. Ta zawieszka jest przydatna nie tylko wówczas, gdy śpicie, doskonale również odstrasza złodziei. Nawet jeśli nie ma Was w pokoju, zawieszka "Nie przeszkadzać" na drzwiach sprawi, że obsługa i potencjalni złodzieje będą myśleć, że jesteście w środku. Możecie posunąć się jeszcze dalej i zostawić cicho włączony telewizor na czas Waszej nieobecności. Zwiedziacie wszystkich, że jesteście w hotelu i oglądacie telewizję, podczas gdy będziecie świetnie bawić się na mieście. Numer 5. Przy zameldowaniu nie podawajcie głośno danych osobowych.
Zazwyczaj pewnie nie wykrzykujecie na cały głos numeru ubezpieczenia społecznego, jednak nawet mniej oczywiste dane osobowe lepiej zachować dla siebie i pracownika recepcji, zamiast informować o nich wszystkich gości przebywających w hotelowym lobby. Zrezygnujcie z głośnego podawania imienia i nazwiska, numeru telefonu i numeru pokoju. Lepiej zapiszcie te informacje na kartce i przekażcie recepcjoniście. Nikt podstępnie nie podsłucha i nie wykorzysta waszych danych osobowych. Numer 4. Ludzie, zakrywajcie wizjer. Drzwi w większości pokoi hotelowych mają wizjer. Oczywiście jest on przydatny, gdy chcecie zobaczyć, kto jest na zewnątrz, ale działa to również w drugą stronę. Zdarzały się przypadki szpiegowania, a nawet filmowania ludzi przez wizjer. To całkowite naruszenie prywatności. Możecie się zabezpieczyć, zaklejając wizjer w drzwiach pokoju hotelowego kawałkiem kartki. Dokładnie też obejrzyjcie wizjer, gdy wejdziecie do pokoju. Czy wygląda na uszkodzony, albo tak jakby ktoś przy nim majstrował? Jeśli tak, może to oznaczać, że ktoś się nim bawił lub zainstalował tam kamerę. W takiej sytuacji natychmiast zgłoście to obsłudze i poproście o zmianę pokoju. Numer 3. Nie używajcie hotelowego sejfu. Sejfy w hotelach to doskonała skrytka do bezpiecznego przechowywania biżuterii, pieniędzy i ważnych dokumentów, prawda? Wierzcie lub nie, ale właśnie to miejsce jako pierwsze w pokoju jest okradane przez złodziei. Mimo że sejf wydaje się bezpieczny, doświadczona osoba nie będzie miała problemu z włamaniem się. Zamiast trzymania ważnych rzeczy w sejfie, zapytajcie w recepcji, czy nie oferują jakiegoś bezpiecznego schowka w jej okolicach. Kto pyta, nie błądzi. Numer 2. Unikajcie niezabezpieczonych połączeń internetowych. W czasie podróży natkniecie się na wiele kawiarni, księgarni i restauracji z otwartym Wi-Fi. To bardzo wygodne, ale może też być niezwykle niebezpieczne. Hakerzy z łatwością włamują się do niezabezpieczonych publicznych sieci internetowych i mogą wykraść ważne informacje z waszego komputera. Jeśli musicie skorzystać z tego typu połączenia publicznego, po zalogowaniu się do sieci nie wpisujcie poufnych informacji, takich jak hasła do poczty e-mail, numery kont bankowych czy adresy. Ponadto przed podróżą usuńcie pliki cookies i historię wyszukiwania, które mogłyby zdradzić ważne informacje na wasz temat. Gdy obawiacie się logowania na maila podczas zagranicznych wakacji, załóżcie dodatkowe konto wyłącznie na czas podróży i w razie potrzeby korzystajcie tylko z niego. Gdyby takie konto zostało zhakowane, nikt nie znajdzie tam kluczowych informacji, a wy i tak usuniecie je po powrocie z wakacji. Ha! I co wy na to, cyberprzestępcy? Numer 1. Używajcie taksówek z rozwagą. Wsiadając do taksówki na wakacjach, nigdy nie mówcie, że jesteście turystami. Wtedy od razu stajecie się potencjalnym celem. Kierowca może założyć, że nie znacie okolicy i was wykorzysta. Wybierze dłuższą trasę, żebyście więcej zapłacili. Gdy wsiadacie do taksówki, zapiszcie sobie w telefonie numer pojazdu, na wypadek, gdyby coś się wydarzyło. Będziecie mogli później namierzyć samochód z ewentualną pomocą policji. A jeśli macie walizki w bagażniku, nie wysiadajcie z auta, dopóki taksówkarz wszystkiego nie wyjmie. Wtedy nie odjedzie od razu po waszym wyjściu z samochodu. Odłóżmy przydatne triki na bok. Niezależnie od wszystkiego, o jednej rzeczy musicie zawsze pamiętać. Najważniejszy jest zdrowy rozsądek. Jeśli intuicja wam podpowiada, że coś jest nie tak, prawdopodobnie się nie myli. Unikajcie ciemnych zaułków, uliczek i podejrzanych lokali. Bądźcie zdecydowani i pamiętajcie, że im bardziej wyglądacie na zagubionych, tym lepszym obiektem stajecie się dla ludzi żerujących na turystach. A nic tak nie psuje udanych wakacji, jak kradzież. Bezpiecznej podróży! A wy jak zabezpieczacie się przed kradzieżą na wakacjach? Podzielcie się dobrymi radami w komentarzach, polubcie ten filmik i udostępnijcie go znajomym. Zasubskrybujcie nasz kanał, aby dołączyć do jasnej strony życia.